Hej kochani, ja jestem w Dębicy, umówiłam się z koleżanką w Quattro i czekam na nią, już właśnie jedzie, będzie za chwilę. Nie mogę się doczekać, tak dawno się nie widziałyśmy. Bardzo dawno. Dobry kochani, witamy w kolejnym vlogu. Zaczynamy kolejny dzień. Pogoda dzisiaj nie dopisuje, bo pada u nas deszcz, ale mimo to nie tracimy humoru, nie tracimy energii, bierzemy się do roboty i zapraszamy Was z nami. A tak w ogóle kochani, chciałam Wam powiedzieć, że czekam dzisiaj na kuriera. Dostałam maila z wiadomością z firmy kurierskiej, że dzisiaj przyjdzie do mnie Funday Box. Zamawiałam go pierwszy raz. Jestem mega zniecierpliwiona, nie mogę się doczekać, co w nim będzie. Jestem bardzo, bardzo ciekawa, bo to już jest pierwsze takie wiosenne wydanie. I w ogóle w kwietniu będą pierwsze urodziny Funday Boxa. Oczywiście zamówię sobie prawdopodobnie jeszcze kwietniowy numer i podejrzewam, że zacznę subskrypcję tego pudełka, bo oglądając wcześniejsze zdjęcia opakowań i w ogóle zawartości tych pudełek, byłam nimi naprawdę zachwycona, więc jeżeli to pudełko spełni moje oczekiwania, no to na pewno zacznę subskrypcję. Ma bardzo dużo pozytywnych opinii i bardzo mi się podobają ich produkty. Ich naklejki są przecudowne. Nie wiem, jak wyglądają na żywo, ale jak oglądałam czy na YouTubie, czy na zdjęciach, to są rewelacyjne. Nie mogę się doczekać. Także z niecierpliwością czekam na kuriera. Mam nadzieję, że szybko do mnie przyjedzie, bo jest normalnie jajo zniosę. Kochani, mój Funday Box już doszedł. Jestem mega ciekawa, co w nim jest. Tu mamy karteczkę. A tu zdradza, co jest w środku. Nie będziemy tego oglądać. Będę miała niespodziankę. Cześć, Patrycja. Czas przywitać wiosnę. Tak, dzień jest już dłuższy, a słońce zaczęło przyjemnie przypiekać w nos. Otwórz okno, rozsiądź się wygodnie na podłodze i zaczynaj. Czas pokolorować twój dzień. Have fun. No piękne. I żółty kolor, kopertka. No, Funday Box odjebany. No po prostu piękne. Nie mogę się doczekać. Uwielbiam żółty kolor w trakcie wiosny. Zaczynamy, otwieramy pudełeczko. Kochani, nie mogłam się doczekać tego Funday Boxa. No, jest przeuroczy. Żółty. Tu mam jakąś kopertkę. O! Happy Easter! No jest przepiękna. Przepiękna. W żółtej kopercie. Śliczna. Tutaj mam właśnie tę karteczkę, którą Wam czytałam. Nie będę na razie jej oglądać. Jest zapakowany, tak, myślę, że widać pięknie, a więc tutaj odrywamy. I zobaczymy, co jest w środku. Wow. Widzicie to? Same cudowności. Okej, okay, no to zacznijmy od pierwszego. Funday Color. One page a day keep stress away. Czyli jedną stronę dziennie, aby się zrelaksować, odstresować. O matko, jakie to piękne! Zobaczcie. Zobaczcie. Jakie piękne grafiki. Widzicie to? To jest cudowne. Patrzcie na piękną. Have a bloom day. Piękne. Zaraz przeczytamy tutaj, co to jest. Zestaw 31 grafik ręcznie narysowanych przez ilustratorkę Ivo Adventures. Cały miesiąc fanów w jednej książce, kolorując jedną kartkę dziennie, zapomnisz o stresie. Czas na chwilę dla siebie, chwyć za kredki i pokoloruj swój świat. No kochani,
pomysł na relaks. Bardzo fajne, ceniam Fun Day Box. Bardzo fajne. Annabelle Minerals. Drugi produkt to jest róż mineralny Peach Glow. To jest chyba jakaś nowość. Coś mi się wydaje. Zapakowany. Ja bardzo uwielbiam róże. Nie wiem, czy widzicie nawet teraz. Mówiłam już kiedyś to, że nie lubię za bardzo bronzera używać. Wolę sobie dać delikatnie różu, troszeczkę rozświetlacza, podkreślić oko i pomadkę jakąś, tak jak teraz na przykład mam milion dolar lipsy matową i róż. Uważam, że dodaje kobiecie takiej dziewczęcości, tak odmładza, no nie wiem, bardzo lubię róże. Przeczytajmy sobie o tym różu. Totalna nowość marki Annabelle Minerals. Rozświetlający róż mineralny w odcieniu Peach Glow. Soczysty, brzoskwiniowy kolor oraz efekt iskrzącego blasku. Zapewni skórze zdrowo wyglądający rumieniec. Kosmetyk optycznie wygładza skórę, dodaje jej blasku oraz pięknie rzeźbi policzki. No super, lubię takie delikatnie błyszczące róże, ale nie przesadzone. Musimy zobaczyć, co to jest, bo po prostu nie wiem, nie mam pojęcia. Ultra Facial Cream od Kielsa. Zobaczcie, taka mała pojemność. Nie wiem, czy to jest 7 ml. O, proszę. Widzicie? Nawilżający krem do twarzy na dzień. Pozostawia skórę gładką, miękką i nawilżoną. Dostępny w pojemnościach 28, 50 oraz 125 ml. Zdrabka, weź udział w zabawie i wygraj niespodziankę. Każda zdrabka wygrywa. Zdrabkę dostałam. Ale patrzcie, jaką piękną zdrabkę. Finest Apothecary Skincare. Nie wiem, czy dobrze to czytam, być może źle. Każda zdrabka wygrywa. Za chwilę ją sobie zdrapiemy, tylko pójdę po jakiegoś pieniążka, więc to odkładam. Za chwilę sobie zdrapię. Co tutaj mamy? O! Wafle Sonko! Uwielbiam wafle Sonko z jarmużem. Bardzo lubię te wafle. U mnie w ogóle dzieciaki lubią jako przekąska. W ogóle serek na to, jakiś pomidorek, szczypiorek czy coś. No, uwielbiamy wafle Sonko, więc jak najbardziej na plus. Coś tu pisze? Zielono nami tak wiosennie. No, fakt, to wygląda bardzo wiosennie. Kolor jest przepiękny. Zielony, żółty, no cudo. Dobra. Co tu mamy? Peeling kawowy Body Boom. Imbir i pomarańcza. Za imbirem i pomarańczą średnio przepadam. To znaczy pomarańcze i imbir uwielbiam w herbatce zimowej. Zobaczymy, jak peeling będzie. W ogóle nie miałam tego zapachu u siebie, więc na pewno skorzystam, na pewno przetestuję i zobaczymy, jak mi się będzie sprawdzał, bo powiem Wam, że lubię peelingi. Przeczytajmy, co tutaj o nim piszą. Peeling imbir i pomarańcza stworzony jest z najwyższej jakości kawy i naturalnych składników. Zwalcza celulit, nawilża i pielęgnuje. Twoja skóra stanie się nawilżona i gładka jak nigdy wcześniej. Daj się otulić zniewalającym zapachem energetycznej pomarańczy i ognistego imbiru. No kochani, ciekawa jestem. Będę testować i dam Wam znać. Taupa! Regenerujący krem, opatrunek do rąk. O, proszę. Zobaczcie, jaka ładna szata graficzna. Ten regenerujący krem odżywia i wspomaga regenerację suchej i zniszczonej skóry rąk. Regenerujący krem, opatrunek do rąk. 100 ml. Także całkiem duża pojemność. Pewnie to już jest produkt pełnowymiarowy. Co my tu jeszcze mamy? Herbata biała jaśmin, Big Active. Bardzo lubię herbatki białe. Jaśminowej nie miałam. Wyjątkowe i intrygujące połączenie delikatnej w smaku natury, w smaku nuty jaśminu z jego niepowtarzalnym i intrygującym zapachem sprawia, że każda filiżanka tego subtelnego naparu staje się niezapomnianym doznaniem.
Czy ona jest liściasta, czy ona jest w torebkach? Mam nadzieję, że jest. Kurczę. To jest. Skoro napar, to pewnie jest liściasta. No, spróbujemy, zobaczymy. Nie miałam jaśminowej, także jestem też ciekawa. Co my tutaj jeszcze? O, proszę! Rapid White, Extend and White. O, proszę. Widzicie? Płyn do pukania ust. Bielsze zęby na dłużej. Super produkt. Jest szczególnie polecany dla osób po wybielaniu zębów. Zapobiega powstawaniu przebarwień i pozwala zachować bielsze zęby na dłużej. Wypróbuj nowości od Rapid White i szeroko się uśmiechaj. No, to jest chyba produkt pełnowymiarowy. Ma 500 ml, także super. Bardzo się cieszymy. I mam tu jeszcze dwie takie małe rzeczy z Biodermy, kochani. Zaraz Wam tu powiem, co tu mamy. Korygujący preparat zwężający pory oraz krem nawilżający, wygładzający i rozświetlający skórę twarzy z filtrem SPF 30. To są takie małe próbeczki. Nie miałam ich, więc super, przetestuję sobie na pewno. Kochani, więc to jest już cały Fun Day Box otwarty. Powiem Wam, jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. Bardzo. Podoba mi się ten box i wiecie co? Na pewno będę go subskrybować dalej. Także zamówię sobie już teraz całą subskrypcję i będę co miesiąc otrzymywać takie właśnie super promocje. A teraz idę po pieniążka i zdrapiemy jeszcze tą zdrapkę. Okej, jestem. Uwielbiam taki moment, kiedy nie wiem, co mnie czeka, a wiem, że coś mnie czeka. O, proszę. 5-minutowa konsultacja. Skorzystaj z darmowej diagnozy potrzeb skóry. Fajnie. Super. Bardzo fajne, to zawsze się ceni. Także jestem mega, mega zadowolona, że ten box mnie nie zawiódł, nie rozczarował, a wręcz przeciwnie, jest super. Mogę Wam go polecić z całego serca, zobaczymy. Widziałam właśnie na różnych filmikach te boxy i zawsze marzyłam, że jak skończę subskrypcję tego Shiny Box, to zamówię sobie właśnie Fun Day Boxa i nie żałuję, będę subskrybować dalej. Także bardzo się cieszę, że jest taki box, który spełnia moje oczekiwania. Okej, kochani, ja zmykam, Kubuś już zasnął, idę zrobić sobie kawkę i biorę się za jakąś robotę.
właśnie czytałam Kubusiowi baśnie, baśniowe lektury. To jest dosyć ciężka książka, to nie jest książka dla tak małego dziecka, bo on jeszcze nie rozumie. I to są dosyć długie te baśnie i nie może się zbyt długo skupić, no bo jednak wiadomo, nie ma obrazków tak dużo, są małe literki, więc czyta się długo. Ale czytam mu fragmentami, dlatego że uważam, że to pomaga poszerzyć zasób słownictwa. Kubuś ma prawie 2 lata, mówi bardzo mało na razie, ale myślę, że jak już zacznie mówić, to będzie znał takie słowa, jakie no, przeciętne dziecko, które nie czytają mu rodzice, no nie zna po prostu. Myślę, że ten zasób słownictwa będzie bogatszy. Takie moje wrażenie jest. No, mam nadzieję, że się nie mylę. Takie baśniowe lektury czytamy, takie polskie baśnie. Jest tutaj bardzo dużo tych baśni i Oskar też je lubił czytać, to znaczy ja mu je czytałam. Także fajna książka, naprawdę polecam Wam do czytania dla dzieci, dla relaksu, odprężenia i tak dalej. O, powiem Wam, że już robi się późno, ja za niedługo będę musiała iść po Oskara i do pracy, także ja już będę kończyć tego vloga, żegnam się z Wami. Życzę Wam wszystkim miłego dnia, buziaczki kochani, miłego dnia.